Na początku roku 2016 Ministerstwo Rozwoju stało się odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. W dniu dzisiejszym wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uważamy, że kończymy pewien etap w zakresie stworzenia lepszych warunków rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Czego oczekuje biznes, czyli partner prywatny od zamawiającego, to jest to, żeby zamawiający, czyli partner publiczny, był przygotowany do negocjacji. Negocjacje powinny według nas iść w tempo. W tempo to znaczy, że powinien być wyznaczony lider. Lider po stronie partnera publicznego, żeby te negocjacje dopiąć i zakończyć w odpowiednim czasie. Projekty PPP, które są interesujące, to są te, gdzie możemy zaoferować komponent technologiczny, techniczny, są efektywne kosztowo, a przynoszą zyski nie tylko dla inwestora, w tym przypadku samorządu, ale beneficjentami ich mogą być wszyscy mieszkańcy danej społeczności. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie tylko poprzez finansowanie tego typu projektów, ale również poprzez konsultacje na wczesnym etapie realizacji projektów. Daje to dużą szansę po pierwsze na przyspieszenie procesu pozyskiwania finansowania przez partnerów prywatnych, a także zwiększa szansę na zamknięcie finansowe projektu. Bank Gospodarstwa Krajowego również uczestniczy w pracach zespołu roboczego w zespole z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, a także Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie analizy możliwości wprowadzenia systemu poręczeń i gwarancji dla projektów PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i te środki, które rynek partnerstwa publiczno-prywatnego będzie mógł wygenerować, to będzie bardzo istotny wkład w finansowanie infrastruktury i finansowanie nowych inwestycji. Coraz więcej będzie projektów, w którym będzie opłata za dostępność w przeciwieństwie do projektów opartych na prawie koncesji. Wydaje nam się, że partner prywatny, mając tak ograniczone ryzyko, będzie chętniej wchodził jako inwestor do takiego projektu. Bardzo się cieszymy, że dzisiejsza konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ekspertów w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. My ze swojej strony mieliśmy okazję zaprezentować ofertę naszych działań, które mają na celu ożywienie rynku PPP i doprowadzenie do wzrostu zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.